shut the book. Ripley. Cześć, yo, siemano, z tej strony Pretrian Saxo i dzisiaj zrobimy sobie rozgrywkę z cyklu Alien Isolation z Haxo. Pozwólcie, że sobie dokonam zapisu, ponieważ poprzedni zapis mi się skasował, będę musiał przejść kawałek mapy na nowo. Myślę, że to jest spowodowane tym, że dosyć często do mnie przychodzą różni ludzie i dosyć często prezentuję różnego rodzaju gry. No oczywiście frajer tutaj chodzi i straszy. Będziemy musieli się najpierw dostać tu po pałkę ogłuszającą. Miejmy tylko nadzieję, że za nami obcy nie wyskoczy. Cieszę się niezmiernie, że przeżyłem wyciąganie pałki ogłuszającej. Zobaczmy, co tu jest. Zobaczmy, co możemy skraftować. Mina EMP. Dobrze. Dostęp do terminalu. Zobaczymy, co tutaj mają. Dymna, hałaśnik pukowy. To jedyne w tym momencie narzędzie, które się może nam przydać. Lepiej omijać te duże dziury z daleka, ponieważ może nas coś zeźrzeć. Upowiało. Może skorzystajmy z zapisu, póki jeszcze mi nic nie zjadło. Zrobię chwilę przerwy. Okej, już jestem z wami. Tak, już świąteczny nastrój u nas wita. Nic nie lezie tam? Nic nie lezie, dobrze. Oczyszczenie powietrza wyłączamy, włączamy dostęp do przewodów. Samuels, there's a Dr. Lingard, senior medical officer. Should be able to find out where they're keeping everything in her office. Bomba rurowa. Nic się tu nie kręci, możemy iść. Takie wrażenie, że coś tam jest. Oho.
radio. Ja się boję, żeby tu coś nie wyskoczyło, bo się posram. Po prostu się posram. Sobie może tak spokojnie będę chodził powolutku, bo różnie to bywa. O, tu jakaś mapka. W sumie to daleko nie jestem od ostatniego zapisu, więc nie ma tragedii. Raport. Owiniemy sobie, bo już widzieliśmy to parę razy. What the fuck? Mnie tu nie ma. Ale frajer tam stoi. Już dosłownie tuż za ścianą. No idź kmiocie, kmiocie idź. Jest, widzę jego ogonek. No, on tu zaraz przyjdzie na bank. Zmylimy go, żeby tam pobiegł. Żeby się tu nie kręcił. Byśmy mieli większe pole do manewru. Miejmy tylko nadzieję, że nie. Może skorzystajmy, póki jest okazja. Dziękuję. Ja już może nie będę z tego korzystał. O, fuck. Jest! Kurwa! O Boże, nie! Ja gram! Nie! No. Tak się kończyło moje spotkanie z obcym. O shit, serio? Muszę tam iść? Bez jaj! No. A już byłem tak daleko. No, pomęczymy się jeszcze troszkę. Tak troszeczkę. Dobra. Szybko spieprzam do tej dziury, co tam jest, bo... Spieprzę się, wolę. Ale fuks? Ale fuks?
Dobra. Aby jak najszybciej dojść do momentu zapisu. Potem niech się dzieje co chce. Chodź. On tu przyjdzie. Ja jestem pewien. Na 100% on tu przylezie. To jest bardziej jak pewne. Kurwa! Jak on mnie tam zaraz, to ja nie wiem. Nie kumam tej gry, serio. Może dlatego, że już się kitrałem pod tym łóżkiem parę razy z rzędu. Trzeba zmienić kryjówkę, nie ma bata. Fuck, ale jak on mnie tam znalazł? Skidu? Już wiem. Już wiem, co zrobię. Samuels, there's a Dr. Lingard, senior medical officer. She'll be able to find out where they're keeping everything in her office. Good luck, Ripley. Hurry if you can. Dobrze. Że mnie nie znajdzie. W tej kryjówce jeszcze się nie chowałem. Ale frajer. Ja sobie może poczekam. Może się nie będę wychylał. O, poszedł sobie. A poczekamy. Ja w ogóle gram na najwyższy poziomie trudności, od tego trzeba zacząć. Tak, wysoki. Zwabić, niech on tam poleci. Po cholerę ma ścigać nas. Hmm.
wejdzie. Nie wejdziesz tu. Poszedł sobie. Ej, no bez jaj, gościu, idź stąd wąt, tam sobie poszukaj dalej, tam się pali, tam jest hałas. Ej, no bez jaj. Go. Wypierdalaj z mojego pomieszczenia, bo już nie wkurwiasz. Tak jest, tak, 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 tak. No i kroczymy krokiem kroczem. What the fuck? Tu jest safe. Jak przeżyję, będzie dobrze. Okej, będziemy żyć. Będziemy żyć. Chyba. Tak, będziemy żyć, będziemy żyć? Ja pierdzielę. Sprawdzimy. Jest dobrze. O 505. Fajnie. Fajnie, że mnie zauważył, nie? Uwaga, uwaga, uwaga. Oj, już po nim. Już po nim. Serio, chłopie, to ja się tu wysilam, wyrzucam hałaśniki, żebyś z las ich pozabijał. Ja pierdziu! Ja... Nie! Nie przebiłem jeszcze, nie! What the fuck? Nie! Panie!
Nie! 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 Fuck this! Nie! Dobra, ja kończę bez jaj. Mamy save'a, sprawdzimy jeszcze czy działa. Żeby nie było tak jak ostatnio. Jesteśmy dalej. Jesteśmy w tym miejscu, w którym skończyłem wcześniej. Tak, save działa. Dobra, drodzy państwo, ja będę kończył dzisiejszy odcinek. Dzisiaj jest bez kamery, jest tylko mój awatar, ponieważ są małe problemy techniczne. Dlatego postanowiłem, że jednak będziemy na razie nagrywali te wszystkie let's play'e bez kamerki. Co do naszego Outlast'a, to go usunąłem, bo ostatnio grałem troszeczkę i musiałem, no niestety, grę wyłączyć, bo bym dostał zawału drobnego. Dlatego na gameplay z Outlast'em w roli głównej nie ma co liczyć. Niestety nie mam do tego cierpliwości. Dobrze, żegnam się z wami Praetorian Saxo i widzimy się w sumie na YouTubie, na moim kanale za niedługo. Będzie kolejny odcinek z cyklu Alien Isolation, Saxo w roli głównej. Trzymajcie się, cześć i pa pa!